Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Moi drodzy, jak zwykle ziarenko, które dzisiaj dostaniemy, o tak wygląda, jest nawet na naszej stronie zamieszczone facebookowej, także można sobie je zobaczyć i ewentualnie wypełnić i zrobić. Widzę, że tu nawet jedno ziarenko jest z zeszłego tygodnia wypełnione, także gratuluję komuś. Dzisiaj będzie można kolejne dostać. Dzisiaj Pan Jezus mówi te ważne słowa. Ja jestem drogą, ja jestem prawdą i ja jestem życiem. Spróbujemy sobie dzisiaj powiedzieć właśnie, co to znaczy, że Jezus mówi, ja jestem drogą. W starożytności było takie przysłowie. Wszystkie drogi prowadzą do Rzymu. Wszystkie drogi prowadzą do Rzymu. Jest takie zdjęcie, które można sobie znaleźć, jak układ krwionośny Europa wygląda. No i rzeczywiście tutaj wszystkie te drogi jakby prowadzą do Rzymu. Skąd to się wzięło? Bowiem legiony rzymskie, które parły i zajmowały różne miejsca w Europie i nawet w Afryce, no właśnie idąc budowały drogi. I wiadomo było, że tą drogą, którą legiony budowały, na pewno wrócimy do Rzymu. Dlatego wszystkie drogi prowadzą do Rzymu. Bowiem droga, jak sama nazwa mówi, no gdzieś prowadzi. Droga gdzieś prowadzi. Wychodzimy z kościoła chociażby, stajemy, patrzymy ulica Głęboka, patrzymy w prawo, idzie do Siedlińskiej, w lewo do Elbląskiej i dalej można w różne strony tutaj Gdańska się udać. Każda droga tutaj, tak samo jest z Jezusem. Jezus jest drogą, bo Jezus prowadzi. Patrząc do Jezusa możemy powiedzieć, On prowadzi do nieba. On prowadzi do nieba. Ta droga najlepiej znana Jezusowi to jest właśnie droga krzyżowa. On pokazuje, że to jest droga, którą będziemy musieli iść. Dlatego mi się wydaje, że my niechętnie taką drogę Pana Jezusa wybieramy. Patrzymy na Jezusa, który dźwiga krzyż i mówimy, może w głęboko jednak, prawda? A nie właśnie będę brał krzyż.
A Jezus mówi, ja jestem drogą. Nie ma innej drogi, tylko przeze mnie. Mówi Pan Jezus, ja jestem prawdą. No to jest bardzo trudne. Co to jest prawda? Co to jest prawda? To pytanie już Piłat zadał Jezusowi, a cóż to jest prawda? I my różnie mamy. Jak była jeszcze katecheza dla dzieci komunijnych, mówiliśmy na rachunku sumienia, to im właśnie między innymi mówiliśmy, że to poszukiwanie prawdy. I pokazywałem taki rysunek, obrazek dzieciom, proszę bardzo. O. Stoi dwóch ludzi i patrzy na taki znak na ziemi. Jeden mówi, to jest 6. Drugi mówi, to jest 9. Kto ma rację? Obaj mają rację, prawda? To wiemy. Obaj mają rację, bo jeden mówi, że to jest 6, jeden mówi, że to jest 9. A co powie człowiek, który stoi za nim? O, tak. Co on będzie widział? On będzie widział taki znak, który niekoniecznie będzie 6 na cywą, czyli 9, prawda? A co stoi człowiek, powie człowiek, który widzi tak jak my, patrzymy z tej strony, o, tak patrzymy. Co on będzie widział? On będzie widział taki znak. Każdy ma swoją prawdę. I to się nazywa relatywizm. Ja już widzę, jak moi koledzy, księża, by się ze mnie śmiali, że na kazaniu dla dzieci mówię o relatywizmie. No ale nie o to chodzi. Każdy ma swoją prawdę i każdy mówi, że ta prawda jest dobra. Dzień przez to właśnie jeden z człowiek z drugim się nie dogada, bo będzie uważał, że on ma tak naprawdę rację i będzie o tym święcie przekonany. Kiedy więc odkryją wspólną prawdę? Kiedy tak tych czterech ludzi odkryje, co naprawdę przedstawia ten znak na górę? Wtedy, kiedy go właśnie podniosą z ziemi, można powiedzieć, i postawią oka i spojrzą z jednej perspektywy. I wtedy powiedzą, tak, to jest taki znak. Czy też inny, w zależności od. Bo ktoś na pewno wie, że jest to prawda. Jezus mówi, ja jestem prawdą. Bowiem przyszedł na ziemię i mówi, ja jestem prawdą. A szatan na to mówi, to nieprawda. I cały czas jest właśnie ten, można powiedzieć, samym. Jeden mówi, że to prawda, drugi mówi, że to nieprawda. Tak samo jest z grzechem, proszę zobaczyć. Zobaczmy, stoi tych samych dwóch ludzi. Patrzą na plamę, która jest tam, leży na ziemi i mówi, jeden mówi, to jest grzech, drugi mówi, to nie jest grzech. Jak często teraz tak się zdarza, że ludzie mówią, że coś jest grzechem, a ktoś im mówi, nie, to wcale nie jest grzech. A co powie ten, kto będzie stał tutaj, z tyłu? Nie, to jest plama, powie. A ten, co będzie stał tak jak my, w ten sposób, co powie? Nie, to jest kleks. Kto będzie miał rację? Gdzie będzie prawda? Właśnie gdy tą plamę, ten kleks porównają z czym? Z przykazaniami Bożymi. Gdy je odniosą do przykazań, znajdą prawdę. Znajdą prawdę. Czy to rzeczywiście jest grzech, czy to nie jest grzech? Odniesienie do prawdy zawsze człowiekowi będzie pomocne. Bowiem zawsze Jezus będzie mówił, że ja jestem prawdą i będzie przynosił prawdę, na co szatan będzie mówił, nie, to nie jest prawda. Jest takie opowiadanie, można je znaleźć pewnie teraz często na Facebooku, jest jak na przykład spotkały się kłamstwo i prawda, może słyszeliśmy. I idą kłamstwo i prawda i mówią, jaka piękna, kłamstwo mówi to prawdę, jaka piękna pogoda, a prawda mówi tak, jak kłamstwo może mówi, że to jest piękna pogoda, jak to jest prawda, prawda? No i kłamstwo mówi, to chodźmy się wykąpmy. To jest tak, jak właśnie spotyka się wilk i owca. Wilk i owca. Ja tutaj nawet mam taką czapeczkę baranka. O, proszę bardzo. Nawet mam taką głowę. Kiedyś używałem już kiedyś tutaj wilka, prawda? Spotykają się właśnie. No i mówią do siebie, baranek jest prawdą, a wilk jest kłamstwem. Oczywiście mówił, no piękna pogoda, mówi wilk do baranka, chodźmy razem się wykąpać. Idą razem na morze, palmy, morze ciepłe.
I Wilk mówi tak, to chodźmy się wykąpać. To Baranek mówi, to ja zdejmę swoją felnę, żeby się nie pomoczyła, bo później nie wyschnie. No i rzeczywiście wełnę zdjął i kąpie się. Baran razem z Wilkiem się kąpie. Nagle Wilk wystakuje i ubiera się właśnie w skórę baranka, czyli trzeba to zmienić. O, nabiera skórę. Proszę bardzo. I tak jest. I nam ubiera baranka. Dużo to nie zmienia, prawda? Dużo to nie zmienia, ale jednak Wilk ucieka i się śmieje, a baranek goły wychodzi i mówi, jak ja się ludziom pokażę, nie ma mojej gałęki. Zawstydzony patrz. No i tak trochę jest. Właśnie kłamstwo ubiera się w szaty prawdy. Kłamstwo ubiera się w szaty prawdy. A prawda jest taka. Poszukujemy więcej prawdy i Jezus mówi, że On jest prawdą. W Nim tą prawdę znajdziemy. No i jest jeszcze jedno powiedzenie, które dzisiaj Jezus nam mówi. Ja jestem życiem. A ono odnosi się bezpośrednio już do właśnie Wielkanocy, którą przeżywamy. Żyjemy w czasach teraz pandemii, wszyscy w maskach jesteśmy. Cały czas koronawirus nad nami panuje. Już tą grafikę to każdy na pamięć zna i 100 tysięcy razy ją już widział, prawda? No właśnie, i słyszymy, że wielu ludzi umiera niestety z powodu koronawirusa. Ale i w naszej parafii było w tym czasie pewnie z 10 czy 15 pogrzebów, a jeszcze nikt nie z powodu koronawirusa nie był pochowany w naszej parafii. Więc umieramy i my świadomość mamy tego, że kiedyś też odejdziemy z tego świata. Umrzemy. I to jest trochę smutne dla nas, bo mamy się pożegnać z tym pięknym życiem, z tym pięknym światem, z tymi ludźmi, których kochamy, których znamy, z którymi się spotykamy. To jest takie smutne. I na to Jezu mówi, ja jestem życiem. Ja jestem życiem, bo ja pokonałem śmierć. Mój grób jest pusty. Ja zmartwychwstałem. I mówi do nas, jeżeli we mnie będziecie wierzyli, ze mną trwali, to pomimo tego, że będziecie musieli przejść przez bramę śmierci, będziecie żyli. Bo Jezu mówi, ja jestem drogą. Ja jestem prawdą. Ja jestem życiem. Dlatego też idźmy za Jezusem.